A dzisiaj obsługa katalogów i obsługa plików, zapisywanie do pliku, odczytywanie z pliku czyli bardzo proste operacje, ale bardzo często przydatne, potrzebne. Zapraszam. Na początku trochę linków, w których, jak zwykle, znajdziecie rozwinięcie tego tematu, który dzisiaj omawiamy. No i zacznijmy od czegoś banalnego, stałe. Dałem dwie, jest tego więcej, poszukajcie, ale te dwie już są jakąś informacją. Na przykład Directory Separator czy Path Separator, które tu akurat w moim systemie to jest właśnie ten oddzielacz kolejnych podkatalogów, odwrotny ukośnik, czy taki separator kolejnych ścieżek, gdzie na przykład są wyszukiwane jakieś pliki. To jest w tym wypadku średnik. A teraz dwie funkcje get. CWD, która to funkcja pierwsza zwraca informację, w jakim to obecnie katalogu się znajduje. Tutaj mam ten katalog, i druga, która może zmienić tenże katalog na jakiś inny. W tym wypadku ten katalog to jest po prostu domyślny katalog, w którym startuje mój właśnie wykonywany skrypt, ale mogę go zmienić na jakiś inny. Ja już tego tu nie robię, bo po co? Ale wy sobie możecie tutaj hadirem. Change direm. prawdopodobnie to stąd ten skrót, zmienić tenże katalog domyślny na jakiś inny. No i teraz takie pierwsze zagadnienie: przeglądni zawartość katalogu. Jak można to zrobić w PHP? -pie? Zobaczcie. Pierwszy taki sposób prosty to jest funkcja Scandir. Okay? Banalna funkcja, podajemy, jaki katalog przeglądam, ścieżkę do tego katalogu. Ja sobie tutaj wezmę katalog obecny, w tym wypadku ten. W którym jest mój skrypt, czyli akurat pokrywa się z tym getcwd. Następnie może być tu podana pewna opcja tegoż skanowania, skandir, tak? Skanowania katalogu. Ja podaję dwie, jest ich chyba parę jeszcze więcej, ale te dwa są takie dwie opcje są tutaj najbardziej takie racjonalne. To jest ułożenie tych plików wyskanowanych w porządku rosnącym albo malejącym. Chodzi oczywiście o sortowanie po nazwach. To co zwraca skandir to jest lista, tablica po prostu, tutaj sobie tą tablicę brosniemy i zobaczcie, o tu właśnie mam. Zostało zwrócone wszystko po kolei, cała zawartość mojego katalogu, w którym się znajduje. Ja orochamiałem plik obecnie 008, a więc ten. Ale w tymże katalogu są z wcześniejszych lekcji pliki, jakieś inne pliki, które gdzieś tam się jeszcze będą przewijały w naszych kolejnych filmikach, albo już się przewinęły. I tu jeszcze ciekawostka. O te dwa pierwsze przypominam. Kropeczka, to już powinni wszyscy wiedzieć. To jest obecny katalog, a to jest katalog poziom wyżej. Inny sposób przeglądnięcia katalogu to jest użycie. Polecenia DIR, które zwraca specjalny obiekt, taki obiekt, nazwałem go tu akurat DIR, ale on jest klasy właśnie Directory dostarczonej przez PHP, i tutaj troszeczkę inny sposób przejrzenia zawartości. Zobaczcie, tutaj najpierw wyświetlam sobie ten DIR. O, tutaj uczyniłem tą funkcją DIR, podałem ścieżkę do katalogu, znów wziąłem ten sam katalog obecny i. Utworzony został obiekt, a tu wyświetlam ten obiekt. On jest tutaj. O, popatrzcie, to jest obiekt, klasa, directory, tak? I tutaj on zawiera dwie informacje, tak naprawdę: ścieżkę. No i to jest ta ścieżka, którą podałem w konstruktorze, że tak powiem, chociaż dir to nie jest konstruktor, ale tak można o tym pomyśleć. No i uchwyt. Mamy tu uchwyt, który jest specjalnie. Po prostu źródłem. To jest w PHP specjalny rodzaj jakby zmiennych, to jest source. Takie źródło najczęściej to będzie jakiś strumień tekstu, plik, coś takiego, ale tam jest tych resourceów więcej. No i teraz jak już mam taki dir, to co mogę? Otóż mogę skorzystać z metody na przykład read i w pętli co robię? Ten read bierze kolejne pod. Pliki czy podkatalogi, które się w tym DIR, w tym konkretnym katalogu znajdują, reprezentowanym tutaj przez ten obiekt DIR. I teraz ja odczytuję sobie to i to, co zostanie zwrócone, wkładam do NAME. To będzie de facto typ string, to jest to nazwa. No i tu sobie to wyświetlam. Jak już wszystko, co da radę odczytać, odczytam, czyli od początku do końca, to tu uzyskam listę. Zobaczcie, są dokładnie te same nazwy, które tutaj były, tyle że te są włożone w strukturkę w listę tak? w tablicę po prostu. A tutaj tak są same nazwy tak kolejny name kolejny reprezentant. No takie naturalne czytanie while'em aż skończysz wszystką całą zawartość wszystkie elementy katalogu przejdziesz i tą nazwę podasz. OK. A tutaj jeszcze inny sposób. Mianowicie korzystamy z funkcji open dir. Nie dir, tylko open dir, która nie zwraca mi obiektu klasy directory, tylko zwraca mi sam resource. Czyli tak jakby zwraca mi to, co tu było ukryte w tej własności handle. Resource to jest tylko ta jedna jakby cecha, oto tutaj wartość tejże własności. Czyli jak się ma ten resource do tego, co miałem wcześniej? Otóż cała klasa dir zawiera path i handle. A OpenDir zwraca mi tylko ten resource, tylko ten element, który jest takim uchwytem do właśnie otwartego pliku, katalogu. W tym wypadku otworzyłem dokładnie ten sam katalog, co cały czas otwieram, czyli ten, w którym pracujemy. Jak teraz to wyświetlę, to właśnie tutaj będziemy mieli. O, zobaczcie, to jest to. Browse wyświetlam, czym jest ten resource, i tutaj mamy, że to jest dokładnie. O, widzicie, ten typ. To jest dokładnie ten typ. Czyli tak jakby zawężam się tylko do pewnej części całej tej klasy dyrektory. To jest równorzędne, bo popatrzcie, tutaj mogę teraz metodą readdir przeczytać wszystko, co jest w tym resource, czyli resource reprezentuje tenże katalog, a tutaj w pętli while ponownie odczytuję sobie po kolei te nazwy plików, przy czym jeżeli nazwa odczytanego pliku będzie fałszem, to znaczy, że coś tam nie udało. No więc ja tutaj czytam dopóki to się czyta i jest różne od fałszu, czyli że wszystko się udaje. Czytam zawartość z resource dzięki me metodzie funkcji readDir i o tu właśnie wyświetlam ten name, który przeczytałem. Skutek? Dokładnie przeczytamy oczywiście to samo co przed chwilą, tylko znowu troszeczkę innym sposobem. A jak już sobie tak przelecimy tymi pętlami przez nasze resourcey czy diry, możemy to. Jakby zresetować, bo jakbym teraz znowu chciał przeczytać wszystko, to się nie da, bo on już osiągnął jakby koniec. Przejrzał całe to te źródło, te, czy to dir, czy resource, i no już drugi raz nie, py, nie pyknie. No, chyba, że się rewindniemy tutaj. Rewind, tak. Czyli co? Aby ponowić przegląda przeglądanie katalogu, muszę sobie przewinąć jakby do początku, i tutaj mogę to zrobić w ten sposób, jeżeli pracuję na tym obiekcie directory, ale jeżeli na tych źródełkach, Typu stream, to po prostu mogę użyć tutaj tejże funkcji. Zobaczcie zresztą, dir. Ta cecha handle to jest dokładnie ten resource, ok? Także tutaj, czy to, czy to, czy to za każdym razem zadziała. Jeżeli używam tego resource, mam też jeszcze taką funkcję close dir. Jak już kończę pracę z katalogiem, dobrze by było go po prostu zamknąć. To jest kilka sposobów w zasadzie wymiennych do tego by przeglądnąć sobie zawartość katalogu. No to dalej. PHP dostarcza nam też klasę f_info, która pozwoli mi takich kilka informacji o pliku się dowiedzieć, jak chociaż, bo jego mime_type, czyli co to za plik, jakie ma rozszerzenie, z jaką aplikacją się wiąże. O mime_type nie będę tu mówił, jak chcecie to sobie wpiszcie o tę frazę. Mimetypę. Wpiszcie sobie to gdzieś tam do wiadomego wujka. No i sprawdźcie sobie, co to, ok? Tu jednak właśnie na tej podstawie mogę sobie coś o tym MimeType się dowiedzieć, czy chociażby o kodowaniu mojego pliku. I zobaczcie, tworzę sobie tutaj obiekt fINF, podając tutaj jako argument do klasy fINFO właśnie taką flagę. Taki Parametr, który później będzie mówił w jaki sposób, co chce dokładnie się dowiedzieć o pliku. Powiem szczerze, mało to jest intuicyjne i naturalne, no ale jest taka możliwość, chciałem tutaj szybciutko pokazać. No i później używam metody file na tym obiekcie, w którą tą metodę wkładam jako argument ścieżkę do mojego pliku. Ja tu. W tym momencie podałem katalog, ale to tak celowo. Wtedy o, tutaj się dowiemy, że to jest dyrektory po prostu i tyle. Ale jeżeli to jest jakiś plik, no to nastąpi próba jego rozpoznania. Ta, ta domyślna standardowa opcja, którą tu podałem, ona sprawia, że mamy taki opisowy komunikat, że to jest PHP script, ten plik 001 PHP, że on jest kodowany UTF-8 i tak dalej, i tak dalej, przeczytajcie sobie. Tak, Jeżeli zmienię flagę w moim obiekcie finf metodą set flags, na file, -info -mime type to się dowiem czegoś innego o podanym później tutaj pliku. Na przykład, że jest to plik tekstowy z kodem php. To jest właśnie ten Mime Type. Albo się chcę zapytać, jakie jest kodowanie w tym pliku. To się dowiem, że UTF-8 na przykład. Mogę też nie używać takiego obiektowego, takiej obiektowej notacji. Mogę po prostu skorzystać z tego jako zwykłą funkcję. Podaję, popatrzcie, ścieżkę Mime Content Type i mam odpowiedź dokładnie taką samą jak tutaj. Gdzie tu miałem aż dwie liniki, żeby się o tym dowiedzieć. Mam coś takiego, o i wiem też, że to jest tekst, e, klik tekstowy z php nie? Można też użyć tego w ten sposób. finfoopen też tworzy pewien e, obiekt, tutaj finfoopen. W praktyce też tworzy mi ten obiekt finfo, tylko nie poprzez nią. Taki trochę inny sposób. Nie jakby obiektowy. E, I później mogę wykorzystać funkcję finfofile, która. Jest jakby aliasem do takiego zapisu, tak? No i to po prostu inny sposób na dokładnie to samo. Potem mogę zamknąć sobie ten obiekt, coś tu się dowiedziałem nowego. No nie, no dowiedziałem się, że 005PHP też jest kodowany UTF-8. Mało akurat tu jest informacji. Więcej będzie w kolejnych funkcjach, które za chwilę omówię. O wiele więcej ciekawych informacji. Ale i o tamtych chciałem wspomnieć. Jedziemy dalej. A w tej ostatniej części zapis odczyt do pliku plus trochę informacji bardziej precyzyjnych o pliku niż te, które były przed chwilą. Na początek funkcja basename. Popatrzcie, jeżeli podam ścieżkę jakiegoś pliku, to basename wykroi mi z tego sam plik. Taki z rozszerzeniem. Oto jesteśmy dokładnie w tym miejscu, zobaczcie. Zatem z podanej ścieżki wycina mi plik. Za mnie, nie muszę tam jakoś tego filtrować, wycinać, chcę po prostu się dowiedzieć co to za plik tam na końcu jest. No to im to zrobi. Jeżeli jeszcze podam argument, którym podam czego nie chcę w tym wyciętym pliku widzieć, na przykład rozszerzenia w tym wypadku, to on mi już wyświetli samą nazwę browse bez tego PHP na końcu i nawet kropkę usunie. Mam też dearname, który zrobi troszeczkę inaczej. Mam też ścieżkę, ale on właśnie zachowa tylko katalogi. O, tutaj zachował katalog, a wyciął tylko plik. Także basename wycina plik, dirname wycina katalog. Przepraszam za te dźwięki, życie się toczy, rozumiecie. Sąsiedzi są też uparci dzisiaj. Pierwsza funkcja kopi, nazwa mówi wszystko. Funkcja kopiuje pierwszy argument, na drugi argument jeżeli go nie było nowy plik będzie jak był zastąpi kopi zwraca prawdę fałsz jeżeli się wszystko udało skopiować mamy odpowiedź prawda wyświetla się kopi i tu widzimy kopi się wyświetliło czyli kopiowanie pliku example.txt do example2.txt udało się example wyglądał tak jakieś tam pliki i na pewno jest skopiowane możecie sobie sprawdzić Tyle tylko, że kilka linijek później to usuwam, dlatego nie będzie widać, ale, ale jest. Kopia się udaje. Jak se tę linijkę, która usuwa, usuniecie, to będzie. Przy okazji, nie wiem, czy to mówiłem już. Taka ciekawostka, jeżeli funkcję wywołacie z małpką na początku, to ta małpka mówi, ignoruj warningi, czyli polecenie, nawet jak coś nie zadziała, to się o tym nie dowiemy. Zobaczcie, tu mam próbę skopiowania pliku example numer 5 na example numer 2, ale takiego example numer 5 nie ma. I normalnie miałbym tu warning, ale przez to, że użyłem małpki przed nazwą funkcji, żadnego warningu nie będzie. Możecie sobie to sprawdzić, no tu nie ma, ale też sami sobie usuńcie tę małpkę, zobaczcie, że rzeczywiście warning będzie. Unlink usuwa plik podany, tak? Także tutaj skopiowałem example na example 2, ale tutaj od razu usunąłem. Fajna funkcja file exist, file exist, która sprawdza, czy plik istnieje, tak? Sama nazwa zresztą wszystko sugeruje. Ja się tu pytam, że jeżeli by nie istniał, to coś tam wyświetl. No i faktycznie nie mam pliku 1, 2, 3, 1, 3. Zatem odpowiedź na pytanie, czy plik istnieje? No nie istnieje, więc brak pliku. File Exist to jest, istnieje. Zakładam, że istnieje. A tu pytam, czy nie udało mi się to istnienie? No nie udało się. Zatem mamy komunikat. Następnie, popatrzcie, mamy tu taką metodę file get contents i mam plik example.csv. Mój example csv wygląda tak. OK. A tutaj, co to są pliki csv? To tak szybciutko: to są pliki tekstowe, w których dane są przechowywane tabelarycznie, ale używamy separatorów, przecinków, średników. Ja mam tutaj. Popatrzcie użyte średnik i mam tu coś średnik coś średnik coś i ponownie to znaczy że mam dwa wiersze i trzy kolumny tak te średniki to taki nieformalny taka nieformalna kolumna tak przy czym to nie musi być tak równiutko i ładnie jak tutaj to byle średnik był te wartości mogą być inne ja akurat tak to zapisałem. Nie sugerujcie się że to musi być estetycznie. Jedna funkcja file get contents wszystko co jest w tym pliku całą tę zawartość. Wkłada do zmiennej, uwaga, napisowej. To jest, to jest napis. Jak to tu wyświetlę, to mam ten napis. Z zachowaniem enterów. Cały plik został wklejony do jednej zmiennej napisowej z zachowaniem enterów. Mogę też wykorzystać file put content, która to znowuż wkleja coś do pliku. No ja tutaj dokładnie wkleję do tego pliku to, co wcześniej przeczytałem zatem mój plik będzie dokładnie taki sam po wykonaniu tego kodu. Niemniej dwie metody już znacie. File get contents jednorazowo pobiera wszystko z pliku wkłada do zmiennej tekstowej. File put contents wkłada cały napis jako zawartość pliku. Taki jednorazowo, taką jedną instrukcją. Fajne, przyjemne, miłe, ale y, pamiętajcie, wszystko zależy od tego, jak duże operacje, jak duży jest ten string. Czasami chcemy, czasami nie. Fajne funkcje, ale trzeba rozsądnie używać. Mają swoje, jak to było, zady i walety. Kolejna prześliczna funkcjka. File. Co robi? Wszystko, co sczytała, wkłada do tablicy. Zatem każda linijka tekstu będzie po prostu kolejnym elementem tablicy. Example.txt to jest plik, który wyglądał tak. Jak widzicie, 15 linijek. Ten cały pliczek właśnie szczytujemy jednorazowo filem i mamy jakąś tablicę. Zobaczmy, co ma nasz array. O, właśnie ma to. Widzicie? Z tym, że entery też są zachowane, zatem pierwszy element to jest ta linijka, enter i kończy się tutaj. OK? Żebyście się nie zdziwili, co to za dziwne wyświetlanie. Po prostu entery też się zapamiętały w tym ArrayU, tak? Każdy cały tekst z enterkiem zapisał się jako kolejny element. Każda linia to kolejny element tablicy. Bardzo miło, jasno i przyjemnie. A teraz parę informacji, które można o pliku się dowiedzieć. Pierwsza informacja, funkcja file, c timeout. Create pewnie, tak, czas utworzenia pliku. No, no nie pewnie, na pewno. I tutaj ten mój example TXT. Dopytuje się, kiedy został utworzony. To, co file c time tak tutaj zwraca, to jest liczbowa reprezentacja upływu czasu. Mogę ten, ten czas zamienić na format. Rok, miesiąc, dzień, godzina, minoda sekunda za pomocą date, już znamy tę funkcję daty. I tu wyświetlam to sobie i jestem w tym miejscu. O, to jest czas utworzenia, następnie jest czas ostatniego dostępu i modyfikacji tegoż pliku. OK. A tu mamy file size w bajtach, czyli domyślamy się, ile bajtów zajmuje plik. O proszę bardzo, 113. I tu jeszcze informacja, cóż to za typ, czy to jest katalog, czy plik, przy czym to nie jest typ. Tam jak mieliśmy wcześniej ten mime type, że on tam powie, że to jest PHP, albo albo nie wiem dokument PDF czy coś. Tylko typ taki w sensie plik katalog plik katalog, ok? Czy tutaj w tej podanej ścieżce to mam do czynienia z plikiem, czy z katalogiem? Jak widzicie, trochę inne informacje o pliku, które można tutaj wydobyć. Na koniec jeszcze jeden sposób. Funkcja fopen, file open. Podajemy ścieżkę do pliku, który otwieramy i atrybut. Read to write, czyli tych atrybutów tam zdaje się, jest więcej. Można też do dopisania do pliku otworzyć, można i do odczytu, i do zapisu. Sprawdź sobie w specyfikacji, ja tu podałem najprostsze odczyt zapis po prostu. I tutaj otworzyłem dwa pliki w ten sposób. Jeden plik example CSV, i drugi new Example .txt. Ten odczytać będę próbował, ten do niego będę chciał coś zapisać. Na te dwie zmienne można powiedzieć, że są to po prostu takie uchwyty do tych otwartych plików. Uchwyt to taki termin, że to reprezentuje plik, mam dostęp do niego przez tą zmienną. Tak, taki uchwyt, odnośnik. No i co tu mamy? Dopóki. Zwróćcie uwagę, fajna funkcja. Tych funkcji do plików jest bardzo dużo. One w tych linkach, które podałem, tam je sobie znajdziecie. One są bardzo łatwo czytane, opisane. Możecie to sobie odczytać. Ja tu podałem jedną z takich gotowców. F -get -csv. Funkcja, która coś pobiera z pliku z założenia CSV, gdzie podaje sobie tutaj. E Separator i ile tam pliku, ile mogę danych przeczytać. Jak tutaj dam 0, to on będzie czytał do końca linii. A tu jest separator, czyli o, zobaczcie, ja sobie tu użyłem średnika jako separatora do tych tabelarycznego zapisu tekstowego danych, i tutaj właśnie o tym poinformowałem moją funkcję fgetcsv. I ona już wie, że średnik to jest ten separator i próbuje odczytać pierwszą linijkę z uwzględnieniem separatora. To, co zostanie przeczytane, zostanie włożone do tej linijki, będzie to tablica. Ta linijka jest tablicą i teraz przelatuję sobie foriczem przez wszystkie elementy tejże linijki, które tam zostały wykryte. Czyli tak, jakbyśmy w wierszu kolejne komórki tabeli wychwytywali. I wyświetlam to, co tam się znajduje, oddzielone tabulatorem. Przy okazji do pliku zapisuję sobie, do pliku otwartego do zapisu do którego uchwyt jest nazwany save, funkcją fwrite zapisuje sobie właśnie tę zmienną V. Zmienne V mam tu. var1, tabulator, var2, tabulator, var3, tabulator i tak dalej. Każda linijka, czyli odczytuję po kolei z example.csv dzięki funkcji fget.csv to, to, to i to są kolejne elementy tablicy. No i teraz co? Zapisuję do pliku, który był new example. Ten new example jest tu. O, i tu zapisuję po enterach. var1, var2, var3. Tam odczytałem, tu zapisałem trochę innej formie. Jak kończę operację zapisu odczytu na plikach, fclose, metoda, która, funkcja, która zamyka tutaj te e, uchwyty do otwartych plików. Ok. Zobaczcie, funkcji jest więcej. Ja tu jeszcze kilka, tylko już podam, użycie naprawdę jest proste. Jak już wiecie, widzicie o co chodzi. Reszta będzie bardzo intuicyjna. Zresztą zakładam, że umiecie obsłużyć pliki w innych językach, które znacie, ale tu pokazuję funkcje, które są w PHP, te najprostsze, najszybsze, które pozwalają szybko już coś zrobić, choćby proste zadania mkdir, rmdir, tworzy, kasuje katalogi, stat. Ciekawa funkcja, która całą tablicę z informacjami o pliku daje. Spróbujcie sobie tak wystatować, o tu macie przykładowe polecenie, jakieś pliki i wyświetlić zawartość tej tablicy, jako takie pseudo ćwiczenie. No, już te nasze re, re, rewind już widzieliśmy, tak? To nasze cofanie na początek pliku, zmiana nazwy, czy chociażby, o bardzo przydatna funkcja, która pliki ini czyta i czyni z nich tablicę, taką tablicę w PHP z danymi, czy chociażby fsig, która ustawia wskaźnik odczytu na jakimś miejscu w pliku, tak jak jest to w wielu innych funkcjach. Na koniec, jako ciekawostkę, możemy sobie też zobaczyć funkcję disk total space, disk free space, która tutaj w bajtach pokazuje, ile w danym miejscu, który wskazałem, na danym dysku, w którym znajduje się tutaj wskazany katalog czy plik, ileż tam znajduje się Ogólnie bajtów, i ile jest jeszcze wolna. No, to jest ta linijka, tu się wyświetliło. Jak chcecie, to sobie te bajty zamienajcie na, nie wiem, megabajty czy coś. Nie ma to tu dla mnie yy, znaczenia. Chciałem wam jeszcze to pokazać. Jest to też częścią tych linków. Zresztą w ogóle zachęcam Was, żeby sobie te linki zawsze przeklikać, nawet jeżeli. Yy, to, co tu mówię, jest już w jakimś tam częściu zamknięciem sprawy, ale zobaczycie, że jest więcej takich fajnych funkcji, które tutaj obsługują pliki. Ja zawsze robię tak, jak się uczę, wiem, że potrzebuję obsłużyć plik, to nie biorę tych trzech, które znam, chociaż czasami wystarczy taki imperatyw prosto, wiem, działa, idę, zapominam, ale lubię sobie otworzyć taką dokumentację i przejrzeć od góry wszystkie, a co ta robi, a, o, to, u, to ta robi to, co ja bym tu w sześciu linijkach zrobił, o, to ja ją wykorzystam. Czasami też czytając, co tutaj dostarcza biblioteka, ułatwiamy sobie życie, bo nie musimy wyważać otwartych drzwi, a niekiedy wręcz wpadamy na lepszy pomysł, bo dostajemy fajniejsze narzędzie. Także studiowanie tych manuali, jak to potocznie kiedyś mówiliśmy na studiach. Czytałeś manual? No czytałem. To co taki głupi jest? Czytaliśmy te manuale, dukając tam trochę i ten tutaj rosyjskiego się uczymy, tutaj angielski słownik jakiś tam, co to znaczy, tu tego, nie? Te manuale, wiem, że mogą was trochę tak odpychać, bo tam taki wydaje się ten język fachowy i tak dalej, ale pamiętajcie, w manualach jest zawsze to, co twórcy języka czy jakiejś technologii, którą poznajemy, chcieli nam powiedzieć. No lepiej jak oni, to chyba nikt nie powie. No, no no, dobra, zdarza się, że niekoniecznie, ale starają się to przekazać, podają przykłady, podstawowe użycia, zwracają uwagę na niuanse, których normalnie byście nie wiedzieli. Że na przykład, no tutaj ta funkcja w pewnych sytuacjach nie zachowuje się tak, jak chcemy, może w następnej wersji języka to poprawimy. Te manuale dają coś, Czego się nie wyłapuje na prostych kursach. Nie dlatego, że skąpi ktoś wam tej wiedzy, tylko ona jest dość szczegółowa i czasami zaciemnia ogólny obraz. Ale kiedy się już naprawdę wgłębiamy w jakiś język czy jakiś temat, fajnie jest to wiedzieć. Fajnie jest to poznać, zrozumieć, lepiej posługujemy się narzędziem. Pewnie do prostego zadania w szkole wiele takich rzeczy nie będzie potrzebnych. Ale kiedy dojrzewamy w języku, poznajemy coraz lepiej, chcemy go używać. Okazuje się, że im więcej wiemy, tym lepiej. Tyle na dzisiaj. Już wiecie, jak sobie z plikami radzić. Do zobaczenia.